Witam Państwa, witam naszego gościa, Szymon Szynkowski vel Sęk, minister do spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry Panu, Panie Ministrze, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa. Pozwoli Pan, że zacznę od tego, jak to się kiedyś mawiało, że koszula bliższa ciału, czyli od spraw bezpośrednio dotyczących Polski, co najmniej 60 tysięcy miejsc pracy w Turowie i w okolicach Turowa. Co się takiego wydarzyło, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokuje i zakazuje dalszej produkcji energii, dalszego wydobycia węgla i właściwie oznajmia jednoosobowo na rozprawie niejawnej, że Turów przestaje istnieć. Przypomnę, ten Turów, za który płaciliśmy 500 000 euro dziennie kar. I ten sam Turów, co do którego zawarliśmy kompromis ze stroną czeską po to, żeby po pierwsze tych kar nie płacić, po drugie, żeby uratować właśnie te miejsca pracy i też bezpieczeństwo energetyczne Polski było zabezpieczone, bo przypomnę, że to jest elektrownia, która produkuje około między 6 a 8% całości naszego miksu energetycznego. No to jest bardzo istotny komponent naszego bezpieczeństwa energetycznego i w tym kontekście tego rodzaju decyzja jest absolutnie nie do zaakceptowania. Ona abstrahuje od kontekstu społeczno-gospodarczego i w naszej opinii ona też jest pozbawiona racji prawnych i z tego względu będzie ona skarżona i nie będzie wykonywana. No, załóżmy, że jednak sąd będzie uparcie stał na stanowisku, że ma rację i powiedzmy wyda wyrok, że trzeba to zamknąć. To co wtedy zrobimy? Na pewno rząd nie podejmie decyzji, które godziłyby bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także, to jest oczywiście też istotny element, mogły pozbawić wiele tysięcy osób miejsc pracy. Więc tutaj wizyta też dzisiaj pana premiera Morawieckiego, pana premiera Sasina tam na miejscu i bardzo jasne deklaracje w tej sprawie. Myślę, że powinny przeciąć jakiekolwiek dywagacje, ale poczekajmy, bo cały czas jeszcze trwa ścieżka prawna i ta ścieżka będzie w pełni wykorzystana. Ja mogę powiedzieć jedno, że rząd nie pozwoli na decyzje, które godziłyby w bezpieczeństwo energetyczne Polski. Kiedy była kwestia Turowa za pierwszym razem z tym sporem z Czechami, stanowisko polskiego rządu, być może powiedziane, a być może niedopowiedziane, ale dość mocno słyszane, które było, brzmiało tak. Nawet jeżeli te kary będą utrzymywane, to my Turowa i tak nie zamkniemy. No i to stanowisko było realizowane i tutaj jesteśmy konsekwentni. W tym kontekście też warto pytać polityków opozycji o to, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie, bo zdaje się dość uciekają od odpowiedzi. Stanowisko rządu polskiego w tej sprawie jest jasne, nie pozwolimy na zamknięcie Turowa. Ja nie chcę się doszukiwać drugiego dna, ale też nie sposób oprzeć się takiemu wrażeniu, że ktoś, kto słyszał te słowa, że Turów i tak będzie działał, będzie pracował, będzie dawał miejsca pracy, będzie dawał prąd, 8% zapotrzebowania całego kraju, a przede wszystkim prąd, ciepło, wodę nawet też dla regionu, o którym mówimy. Czy ktoś sobie przypadkiem nie przekalkulował, że no to w takim razie mimo tego, że sprawa z Czechami załatwiona, to i tak jest możliwość ciągnięcia kasy od Polski, to będziemy tę kasę ciągnąć. A jeżeli nie ciągnąć bezpośrednio, to przynajmniej zmniejszać tę pulę, która dla Polski jest. To ten ktoś, jeżeli ma takie ambicje, żeby zachwiać bezpieczeństwem energetycznym naszego kraju, bądź narazić nas na jakieś straty, się tutaj rozczaruje. Rząd będzie w tej sprawie działał w sposób skuteczny i z pełną determinacją. Premier Babiś, oddając władzę, słysząc o tym, że minister Moskwa dogadała się jednak ze swoimi odpowiednikami tam i z panem premierem Fialą, generalnie powiedział, że to jest skandal, że tę sprawę można było ciągnąć i ciągnąć jeszcze długi czas, a do tego wszystkiego więcej pieniędzy, więcej odszkodowań i jeszcze więcej dla Czech wyciągnąć. Premier Babiš w tej sprawie zachowywał się w mojej opinii nieodpowiedzialnie. W niektórych innych sprawach my mogliśmy liczyć na współpracę z premierem Babiśem, natomiast w tej sprawie zachowywał się bez takiego, powiedziałbym, elementarnego poczucia konieczności lojalnej współpracy z Polską. Eskalował tą sprawę również politycznie, jeszcze przedwyborczo. My właśnie zaraz po zmianie rządu w Czechach weszliśmy w konstruktywną relację z panem premierem Fialą i dzięki temu udało się tą sprawę szybko na tamtym poziomie załatwić. Dziwi mnie to, że polski sąd, który w uzasadnieniu w tej chwili odwołuje się do prawa europejskiego, a nie do prawa polskiego, co w pierwszej kolejności w mojej opinii powinno mieć miejsce, znowu wraca do, można powiedzieć, tego problemu w takiej warstwie, że stara się zestabilizować porządek prawny w Polsce w kontekście właśnie
właśnie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. No to jest wysoce niepokojące, ale tak jak mówię, ze strony rządu działanie będzie w tej sprawie jednoznaczne. Będziemy, zapewnimy działanie elektrowni Turów. Jeżeli ja pominę ten wątek, to bardzo proszę o przypomnienie to, co pan powiedział, że polski sąd kieruje się teraz bardziej przepisami europejskimi, aniżeli krajowymi. Natomiast kontynuując wątek Turowa, nie ma pan takiego wrażenia, że w dalszym ciągu jesteśmy chłopcem do bicia? Ja nie mam takiego wrażenia, bo my takiej roli nie przyjmujemy. My w tych niełatwych okolicznościach... Ja się nie pytam, czy my ją przyjmujemy, tylko pytam się, czy nie ma pan takiego wrażenia, że wiekuiście jest atak na Polskę teraz kolejny raz na ten Turów. I tak się zastanawiam, dlaczego ten chłopiec do bicia, czyli Polska, chociaż Polska jest bardziej kobietą niż chłopcem, to prawda. Może stąd pan nie ma tego wrażenia. To dlaczego ta Polska nie skarży czy Czechów, czy Niemców, którzy bardziej zaśmiecają środowisko, aniżeli my? Na co my czekamy właściwie? My w tej sprawie, ani w innych sprawach, w których w niełatwych okolicznościach prawa europejskiego musimy realizować swoje interesy, nie jesteśmy chłopcem do bicia, bo walczymy twardo o swoje. I czasami ta walka no, nie jest łatwa, co pokazują działania instytucji europejskich. Nie zmienia to faktu, że warto stosować różne narzędzia w tej walce. Czasami to jest narzędzie nacisku, czasami to jest narzędzie dialogu. Najbardziej skuteczną grą w dyplomacji jest gra kombinacyjna i dzięki tej grze kombinacyjnej mogę zapewnić, że polscy obywatele mogą być pewni, że tak długo jak rządzi Zjednoczona Prawica, tak długo suwerenność naszego kraju nie zostanie ograniczona, bo my nawet jeżeli to się wiąże z jakimiś elementami, które są ze strony instytucji europejskich wykraczającymi poza traktaty, próby nacisku, próby ingerencji na przykład w reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości, my mamy takie przekonanie, że suwerenność jest najważniejszym elementem, fundamentem demokratycznego państwa prawa, na którym można budować różne inne rzeczy, ale jeżeli państwo nie będzie miało narzędzi dzięki suwerenności do realizacji polityki gospodarczej, polityki społecznej, polityki w wielu innych ważnych obszarach, no to po prostu utraci tą immanentną, najważniejszą cechę swojego funkcjonowania. Dlatego tak ważne jest, żeby na tym polu relacji z instytucjami europejskimi tej suwerenności bronić i zapewniam, że rząd Zjednoczonej Prawicy jest tutaj zdeterminowany, natomiast wybory, które są przed nami, też rozstrzygną tą kwestię, na ile determinacji będzie miał rząd wybrany po październiku tego roku, bo mam takie przekonanie, że gdyby okazało się, że dzisiejsza opozycja te wybory wygra, nie sądzę, żeby tak się stało, ale gdyby to miało miejsce, no to tutaj jednak stanowisko, biorąc pod uwagę, jak w przeszłości realizowała ona politykę zagraniczną, może się diametralnie zmienić i to by było naprawdę niebezpieczne dla Polski. A my nie jesteśmy naiwni, zbyt łatwowierni, a do tego wszystkiego za wszelką cenę chcemy uniknąć takiej oto sytuacji i wrażenia, że przez to, że na przykład nie pozywamy Czechów czy Niemców, chcemy mieć dobrosąsiedzkie stosunki i do tego wszystkiego my jesteśmy tacy fajni i my się nie skarżymy na innych? Ale my tam, gdzie jest taka możliwość, gdzie to mogłoby się obronić prawnie, no to nie wahamy się podejmowania również radykalnych ruchów, no tylko, że nie ma co strzelać na wiwat. Znaczy, jeżeli będzie możliwość w konkretnej sprawie wywalczenia czegoś przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jako żywo no nie jest sądem, który słynie z przychylności Polsce w różnych rozwiązaniach, to oczywiście będziemy te środki prawne wykorzystywać. Natomiast ja jestem przeciwny strzałom na wiwat. Jeżeli chcemy grać twardo, to nie tylko w warstwie konferencji prasowych i tweetów i retoryki, tylko musimy przy tym stole no, mieć karty takie, które pozwalają na twardą, ale skuteczną też grę. Tam, gdzie mamy takie karty, tam gramy twardo i tam udaje nam się odbijać pole. Natomiast no, to trzeba, że tak powiem, no, stosować wtedy, kiedy ma to szansę przynieść rzeczywiste rezultaty, a nie tylko szansę w warstwie retorycznej przynieść jakiś rezultatów, że tak powiem, politycznych na wewnętrznej arenie krajowej. Jak to jest, że Niemcy mogą sobie spławiać Odrę, a my tej Odry nie możemy uregulować i nie możemy ją spławną zrobić? Ta sprawa jest przedmiotem rozmów pani minister Moskwy z niemieckimi odpowiednikami i my tutaj też nie będziemy się wahać przed tym, żeby wprowadzać regulacje takie, które są zgodne z polskim interesem. Także w sprawie Odry przedstawiamy nasze argumenty. Jestem przekonany, że też będziemy działać w odnośnie bezpieczeństwa zarówno powodziowego, jak i wykorzystania potencjału gospodarczego tej rzeki w imię polskiego interesu. Mhm. Troszeczkę ta sprawa trwała w Unii Europejskiej, a właściwie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej wreszcie po latach bodajże dwóch z okładem sprawa Izby Dyscyplinarnej została finalnie zakończona. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, bo przynajmniej od tego wyroku nie są już naliczane kary, bo do tego momentu te kary były naliczane. Rozumiem, że o pieszałości Trybunału Sprawiedliwości nie mówimy w ogóle w żaden sposób.
Trybunał bardzo długo tą sprawę rzeczywiście rozpatrywał. Po drodze my przedstawialiśmy cały szereg argumentów wskazujących na to, że te kary nie powinny być naliczane. Część z tych argumentów została w międzyczasie uwzględniona, dlatego te kary zostały zmniejszone. To też warto odnotować, choć trudno mieć z tego powodu jakąś specjalną satysfakcję, bo te kary od początku naszym zdaniem są naliczane bezprawnie. No niemniej jednak zaoszczędziliśmy dzięki wejściu właśnie w takie intensywne działania i przedstawianie naszych argumentów szereg milionów euro, uzyskując decyzję o zmniejszeniu tych kar. Wraz z wyrokiem kary przestają być naliczane. Ten wyrok w takiej wstępnej analizie, którą w tej chwili prowadzimy, znaczy po pierwsze rzeczywiście on kończy naliczanie kar, po drugie odnosi się w znacznej mierze do nieaktualnego stanu prawnego, po trzecie nic nie wskazuje na to, żeby z nim wiązała się konieczność wprowadzania w tej chwili jakichś pilnych zmian prawnych. W znaczącej mierze sprawy, które są przedmiotem tego wyroku, one już są nieaktualne. A ten wyrok przypadkiem nie sugeruje też, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej też będzie sprzeczna z modelem wymiaru sprawiedliwości akceptowanym przez Unię Europejską? Nie. Ten wyrok w żaden sposób nie odnosi się do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Nie mógłby się odnosić. To w tym sensie, chociaż dobrze, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ten minimalny poziom respektowania traktatów zachowuje. Trybunał ocenia sprawę na moment wniesienia skargi. W momencie wniesienia skargi Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie istniała. Ona została utworzona po likwidacji Izby Dyscyplinarnej. W związku z tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie oceniał w żaden sposób Izby Odpowiedzialności Zawodowej. A to nie jest tak, że za chwileczkę będzie właśnie Izba Odpowiedzialności Zawodowej na wokandzie TSUE? Nie ma żadnych przesłanek dzisiaj, żeby móc takie zagrożenie dostrzegać. Panie ministrze, pamiętam pana jako osobę, która stawała przed polskim parlamentem i mówiła, że jeżeli polski parlament zdecyduje się na przyjęcie tych poprawek, które pan przywiózł z Unii Europejskiej, to KPO jest na wyciągnięcie ręki. Ile to już czasu minęło od tego czasu? No zwracam uwagę, że na poziomie europejskim ta sprawa została pozytywnie skonkludowana, bo ta ustawa, ona została uzgodniona z Komisją Europejską, natomiast no niestety ona nie weszła w życie, bo jest skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego i w tej warstwie powiedzmy oczekiwań komisji, że komisja jest gotowa rozpatrzyć pozytywnie nasz wniosek i ocenić znaczy, wniosek kamienie, zdaje się nawet pozytywnie został oceniony. Kamienie milowe jako wypełnione w momencie, w którym przepisy tej ustawy by weszły w życie. Pan prezydent zdecydował o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, więc no, w opinii komisji te warunki jeszcze nie zostały spełnione. To uzgodnienie zakładało wejście tej ustawy w życie. Na poziomie europejskim to uzgodnienie bardzo niełatwych, nawet komisarz Wojciechowski użył ostatnio słowa, ekstremalnie trudnych politycznych okolicznościach, to uzgodnienie udało się skonkludować pozytywnie. Czekamy w tej chwili na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. I załóżmy hipotetycznie, że jednak Trybunał zbierze się w wymaganym składzie 11 sędziów, przynajmniej na dziś 11, i że podejmie decyzję o tym, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją. Czy w ślad za tym KPO będzie uruchomione od razu? Czy będą teraz miesiące wyczekiwania na to, aż... Taka sytuacja tworzy przestrzeń do złożenia natychmiast w zasadzie wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy i nic nie stoi wówczas na przeszkodzie, żeby taka płatność została Polsce wypłacona. Powinna ona być zrealizowana. Zakładając optymistycznie, że jeszcze w czerwcu Trybunał Konstytucyjny się zbierze, przynajmniej takie są zapowiedzi, lipiec, sierpień, we wrześniu są pieniądze, czy nie? Ponieważ te terminy nie są zależne ani od pana redaktora, ani ode mnie, tylko w tej chwili od Trybunału Konstytucyjnego, to już nie twórzmy tych prognoz. Ja mogę powiedzieć jedno, że jeżeli rzeczywiście ta ustawa wejdzie w życie, to to umożliwi uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. A w jakim terminie ona wejdzie w życie, to już nie zależy od nas. A nie będzie to przypadkiem tak, że to będzie kolejny przytyczek, czy też kolejny wabik na to, żeby kolejne kary nakładać? Jak chociażby czytając dzisiejsze informacje, że Komisja Europejska nie czeka już na proponowaną przez prezydenta nowelizację tak zwanego Lex Tusk i ogłasza rozpoczęcie procedury naruszeniowej w sprawie tej ustawy. O tym poinformowało TVN24. Decyzję w środę podjęło kolegium komisarzy. Bardzo mówimy, proszę państwa, i nieuzasadniona decyzja. To też powiedzmy słuchaczom, o czym mówimy. Mówimy o ewentualnie powstaniu komisji, która będzie badała rosyjskie wpływy na instytucje państwowe.
Otóż to, jeżeli problem rosyjskich wpływów jest traktowany poważnie przez wszystkie demokratyczne państwa i demokratyczne instytucje, ja uważam, że tak powinien być traktowany, bo przecież to te rosyjskie wpływy doprowadziły do tego, że stworzyła się przestrzeń do możliwej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Gdyby polityka była inna, pewnie polityka byłaby inna, gdyby nie wpływy rosyjskie w wielu krajach, to pewnie tej przestrzeni do tej rosyjskiej agresji by nie było. No więc jest to sprawa śmiertelnie poważna. Także sprawa naszego bezpieczeństwa w przyszłości. Jeżeli Polska w tej sprawie podejmuje kroki oczywiste, chcąc badać te wpływy, także pod kątem zabezpieczenia właśnie się przed tymi wpływami na przyszłość. A Komisja Europejska w tej sprawie nie wyraża zrozumienia i wszczyna pochopnie w sposób nieuzasadniony postępowanie na podstawie pewnej wrzawy medialnej, no to ja to oceniam krytycznie i oczywiście będziemy wskazywać na te argumenty, jak ważne jest powołanie tej komisji badania rosyjskich wpływów w naszych relacjach z komisją, ponieważ my nie odstąpimy od tego, żeby tego rodzaju komisję powołać i żeby te wpływy rosyjskie badać. To jest po prostu kwestia naszego fundamentalnego bezpieczeństwa. A przysłuchiwał się pan debacie, która miała miejsce w Parlamencie Europejskim w obecności lidera Reindersa? Tak, słyszałem tą debatę. Jakie wrażenia? No, w tej debacie przede wszystkim posłowie opozycji, polskiej opozycji, wykorzystują forum już po raz kolejny instytucji europejskiej, żeby formułować zarzuty wobec rządu polskiego. To jest smutne doświadczenie, bo to jest doświadczenie wykorzystania instytucji europejskich do partykularnych celów politycznych kampanii tutaj w Polsce, więc to oczywiście ja oceniam krytycznie już od wielu miesięcy, nawet lat, bo ten proces, on narastał od mniej więcej 2016 roku, kiedy pojawiły się pierwsze rezolucje wymierzone w rząd polski, formułowane, też przygotowywane przez posłów właśnie opozycji. Natomiast no, stanowisko w tej sprawie Komisji Europejskiej, to już wyraziłem swoją opinię, oceniam krytycznie, bo ono jakby zupełnie abstrahowało od intencji, jaka stoi za przygotowywanym projektem ustawy. No, intencja jest taka... Ale tam padały deklaracje, my te wybory wygramy, wygramy te wybory. I co dalej? Ale jakie wybory? No, mówił chociażby Andrzej Halicki podczas swojego wystąpienia. No, proszę mnie nie zmuszać do komentowania już takich zupełnie jakichś retorycznych, bardzo niskiej jakości popisów politycznych na forum Parlamentu Europejskiego. No to jest smutne doświadczenie. No może zostawmy to, już pomińmy to milczeniem. No dobrze, ale to nie warto pomijać milczeniem tych spraw, które są dość zasadne dla nas i dla naszego budżetu. Czy nie powinno być tak, że jednak ta polityka zagraniczna, czy polityka polska wobec Unii i unijna wobec Polski, że ona powinna być tożsama, taka sama, no już nie mówię taka sama, ale przynajmniej tożsama. Polityka Polski wobec Unii powinna być jasna i jednoznaczna i reprezentować polskie interesy. Czasami o te polskie interesy można walczyć metodami takiego silnego nacisku politycznego. Czasami trzeba budować wokół pewnych spraw koalicję państw. Czasami trzeba wykorzystywać mechanizm weta. Nie ma wiele obszarów, gdzie można to robić. Niestety, bo już jest bardzo wiele obszarów regulowanych podejmowaniem decyzji kwalifikowaną większością. Są nieliczne obszary, gdzie jeszcze można stosować weto. Tam, gdzie może to być skuteczne, warto to wykorzystywać. Czasami trzeba się posługiwać dialogiem i wszystkie te metody trzeba stosować, te narzędzia trzeba stosować, można powiedzieć, razem, w zależności dobierając taktycznie te narzędzia do sytuacji tak, żeby grać skutecznie. To, że dzisiaj Unia Europejska w polityce wschodniej mówi polskim głosem, to, że przyjmowane są kolejne pakiety sankcyjne w myśl oczekiwań Polski, to, że jak chodzi o decyzje w sprawie wsparcia dla Ukrainy i decyzje dotyczące przesyłania tam broni, odpychania tak naprawdę dzięki tej broni wojsk agresora jak najdalej od polskich granic może mieć miejsce, no to jest też zasługa polskiej dyplomacji ostatniego półtora roku na forum Unii Europejskiej. To pokazuje, że możemy być skuteczni. Rzecz w tym, żeby to okno możliwości, które też można powiedzieć otworzyło się dla polskiego głosu po rosyjskiej agresji na Ukrainę, bo wielu dopiero wtedy zrozumiało, że Polska stawiała trafne diagnozy, ostrzegając przed zagrożeniem ze strony Rosji, przenieść na inne pola, żeby wykorzystać to, że my mieliśmy w tej sprawie rację i jesteśmy w tej chwili bardzo słuchani w sprawach wschodnich, na innych polach tak, żeby tam nasze argumenty również potrafiły nie tylko przyciągać inne państwa, żebyśmy potrafili budować koalicję, na przykład w sprawach dotyczących instytucjonalnej przyszłości Unii Europejskiej, ale żeby móc to, już się w wielu elementach udaje, na Radzie Europejskiej wśród liderów przeforsowywać. No i to okno możliwości staramy się jak najlepiej wykorzystać, to, że w wielu sprawach dotyczących polityki wschodniej dzisiaj, tak jak mówię, jesteśmy państwem, które jest liderem, jest na to dowodem, rzecz w tym, żeby przełamywać niekorzystne tendencje też na innych obszarach i tam też grać jak najskuteczniej.
determinacji Unii Europejskiej przypadkiem nie zabraknie, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy? Na razie jej na szczęście nie brakuje, choć nasze ambicje oczywiście są większe. Chcielibyśmy, żeby pomoc szła szybciej, w większym zakresie, żeby sankcje na Rosję były dotkliwsze, żeby te sankcje były także analogicznie wprowadzane na Białoruś, gdzie niestety część sankcji poprzez to, że te systemy sankcyjne są różne, no to niestety są one omijane właśnie importem przez Białoruś. To są te zadania w tej chwili, które sobie stawiamy właśnie między innymi w perspektywie najbliższych tygodni. Wracając do tej komisji badającej rosyjskie wpływy, ewentualne, rzecz jasna zakładam, bo być może takich wpływów nie było wcale, a to co widzieliśmy, czy to o czym wiemy, to po prostu złudzenie, no bo tak też może być. Ta ustawa nowelizująca ustawę, która no niestety albo stety obowiązuje, ona zostanie dostrzeżona przez Unię Europejską, czy nie? Ja czytam, że nie, że komisja nie czeka na to i podejmuje te działania. Co zrobić, żeby jednak komisja zwróciła na to uwagę? Czy komisja podejmuje, moim zdaniem, tak jak powiedziałem, nieuzasadniony i pochopny, ale pierwszy krok w wieloetapowej procedurze. W związku z tym na pewno po drodze, no nie będzie mogła abstrahować od tego, że prezydent złożył projekt nowelizacji i będzie musiała też brać pod uwagę to, jaki jest los tego projektu nowelizacji w Sejmie. Więc będziemy oczywiście też na to wskazywać komisji w ramach prowadzonego dialogu. No tak z ciekawości, nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta. Ten artykuł 7, zdaje się, który został uruchomiony wobec Polski, ale finalnie nie do końca niedoprowadzony. No oczywiście to jest rzecz, która stoi w miejscu i która od 6 mniej więcej lat jest takim forum, którym nie ma żadnego postępu, a mimo to część państw członkowskich uznaje, że tą procedurę należy kontynuować. My ostatnio bardzo jasno wskazywaliśmy prezydencji szwedzkiej, że nie ma żadnego sensu, żeby tą procedurę, ani też powodu, żeby tą procedurę prowadzić, skoro nie ma większości państw do tego, żeby podjąć się kolejnego kroku. Tą procedurę powinno się zamknąć. Zresztą wyrazem naszej dezaprobaty wobec tego faktu, że organizuje się kolejne wysłuchanie na forum Rady do Spraw Ogólnych. Była moja nieobecność podczas tej rady. Tam reprezentował nas ambasador, który wszystkie sprawy w warstwie prawnej i technicznej wyjaśniał. Natomiast my się też nie damy w nieskończoność w ten polityczny spektakl organizowany przez innych wpisywać, bo możemy równie dobrze zaproponować dyskusję o praworządności we Francji i o sposobie wprowadzenia reformy emerytalnej. No myślę, że to jest nawet zdecydowanie bardziej uzasadnione w kontekście pewnych wątpliwości niż to, co od 6 lat próbuje się robić wobec Polski. Myślę, że nie jest to temat do dyskusji na forum Parlamentu Europejskiego, natomiast takim tematem dyskusyjnym jest chociażby prezydencja węgierska, której zdaje się może nie być. No, w Parlamencie Europejskim pojawiają się takie głosy radykałów, którzy chcieliby odbierać Węgrom prezydencję w Unii Europejskiej. W mojej opinii, to już pomijając fakt, jak w ogóle szkodliwe jest formułowanie tego rodzaju postulatów dla wzajemnego zaufania w Unii Europejskiej, ale w mojej opinii też nie ma przestrzeni prawnej, żeby te postulaty mogły zostać zrealizowane. W Parlamencie Europejskim, panie redaktorze, pojawia się bardzo dużo pomysłów, z tego część pomysłów naprawdę dziwnych, formułowanych przez pewne radykalne grupy europosłów. Trzeba podchodzić do tego z dużą ostrożnością i z właściwym dystansem. Prezydent, jak zapowiedział, zdaje się, projekt ustawy składa, który ma regulować zadania między prezydentem, Sejmem, Senatem, jeśli chodzi o naszą prezydencję w Unii. Prezydent złożył już ten projekt ustawy. Dzisiaj w ciągu dnia miałem okazję zapoznać się z najważniejszymi tezami tego projektu. Nie za wcześnie? Znaczy... 2025 rok. Tutaj, jak chodzi o termin, trzeba by pytać pana prezydenta. Powiem tak, w kontekście prezydencji no, przygotowania trwają odpowiednio wcześniej. One już trwają w tej chwili, więc w warstwie, można powiedzieć, przygotowań prezydencyjnych to jest inne pytanie, czy ten projekt ustawy powinien być w tym czy w innym terminie złożony. Niektórzy mogą powiedzieć, czy nie za późno półtora roku przed prezydencją chce się doregulowywać pewne kwestie prezydencyjne. Natomiast tu co innego zwraca moją uwagę w tym projekcie. No on jest bardzo daleko ingerujący w materię ustrojową państwa. Można by powiedzieć, w mojej opinii, też w materię konstytucyjną państwa. Propozycje tam zawarte w sposób bardzo znaczący miałyby zredefiniować prowadzenie polityki europejskiej, wyposażając pana prezydenta w cały szereg bardzo
istotnych, twardych kompetencji w zakresie prowadzenia polityki europejskiej. No, to jest, tak jak mówię, propozycja bardzo daleko idąca. Ciekawe, jak odniesie się do niej Sejm. Wymaga bardzo głębokiego namysłu. No, na pewno jest to propozycja, tak jak mówię, która nie jest czymś drobnym, tylko jest propozycją głębokiej zmiany ustrojowej i wymaga na pewno w tej sytuacji poważnej refleksji. Szymon Szynkowski-Wilczek, minister do spraw Unii Europejskiej, był państwa moim gościem. Dziękuję panu, państwu. Minęła 18. Dziękuję serdecznie. Polskie Radio 24.